Witamy, Kamil Cebulski, kłania się z tej strony. Środa, 21 listopada 2012 roku i Janek Fajdżor from USA. Okej, okay. Hi, how are you guys? I'm okay, cześć, thanks. Cześć, będę mówił po polsku, ponieważ no, tak będzie lepiej. Słuchajcie, więc bardzo no, ponurym nastroju przyjechałem ze Stanów Zjednoczonych. Jedno, co można powiedzieć, to dolar się trzyma. Dolar jest w dalszym ciągu 1:1. To znaczy, za jednego dolara płacą w Ameryce jednego dolara. I cały czas tak było, także dlatego nie mówią, że nie ma inflacji, wiesz? Natomiast, no tak już na poważnie, to ceny poszły w górę, nastroje w dół. Wiesz, ja tego nie mogę zrozumieć, jednej rzeczy nie mogę zrozumieć, że ci, co znaczy, głosowało na prezydenta Obamy, głosowało no, ponad połowa narodu. A z kim ja się nie spotkałem, to przecież... Co to było? Nie wiem. Oho, żeby to nie była ta grupa zbrojna, czteroosobowa, Bruno Naka, bo jeszcze nas wysadzą ze stołków. Znaczy ja na takim stołku siedzę, niech mnie wysadzą i bym sobie kupił nowy już wreszcie, ale jakoś nie mam motywacji. No w każdym razie, o czym ja to powiedziałem? No o Ameryce nie mówiłeś. Ale co o Ameryce? No dopiero zacząłeś i nie mówiłeś. Ale właśnie, że zapomniałem sobie, co zacząłem. Że dolar poszedł. W każdym poszedł. Razie wszyscy się teraz martwią, że Obama wygrał, wiesz? Ja że ani jednej osoby nie spotkałem, która by się cieszyła. No to kto na niego wszyscy, głosował? No, ale ci, co głosowali, się martwią. Bo ja mam takiego kumpla Koreańczyka, który jest no, takim bezprzytomnym facetem, pracuje w firmie elektronicznej, robią kamery, produkują, czy składają właściwie, ale to też jest koreańska firma, składają kamery takie przemysłowe, wiesz, gdzieś śledzi się robotników, czy dłubią w nosie i takie różne rzeczy robią w godzinach pracy. I on, ja mówię, słuchaj, Jim, a ty na kogo głosowałeś? Bo on mi opowiada, jak jest strasznie źle. On mówi, ostatnie 3 lata, no to już po prostu biznes to kompletnie siadł. No to ostatnie 3 lata, no to właśnie był Obama. Ja mówię, jak kogo głosowałeś? A on tak spuścił głowę, oczywiście mówi na Obamę. A ja wiem dlaczego. A dlatego, że on dopłaca do bułek, jak dziecko kupi bułkę, to ono mu tam dopłaca coś za tą bułkę. Znaczy, coś jakąś taką głupotę mi powiedział, wiesz, że jego żona, nie wiem, ma tam 7 dolarów, dostaje na mleko dla dziecka, czy coś takiego. No to pewnie to jest to samo, co kiedyś żeśmy opowiadali, co wam opowiadałem o tym, jak moją córkę zachęcali, w cudzysłowie, czy zachęcali, zmuszali do korzystania z pomocy społecznej ze względu na interes młodego pokolenia. No w każdym razie wszyscy się martwią, że Obama wygrał, ale większość na niego głosowała. No tego nie mogę zrozumieć. W Illinois, tam gdzie ja byłem, bo ja byłem teraz tylko w Chicago, więc w stanie Illinois w zasadzie no tam 90% głosowało, czy 80% głosowało na Obamę i wszyscy są zmartwieni z tego powodu. No ale wiesz, bo czasem może jest tak, że... A znaczy, są nawet mówią, okręgi, co 141% na Obamę głosowało. No, ten ma poparcie, nie? No. No ale to nawet za komuną nas tak nie było, bo u nas 99,9 było. Pamiętam, że kiedyś w akademiku, w którym mieszkałem na studiach, zrobiliśmy taką akcję, żeby nie iść do głosowania. No to spadła nam, spadła średnia, znaczy ta jak to się nazywa, frekwencja, spadła do 97,7. To znaczy, wiesz, oni tak pokłamani oczywiście, bo nie wiem, może połowa w ogóle nie poszła do tego głosowania, ale się okazało, że w naszym okręgu była znacznie mniejsza frekwencja niż gdzie indziej, bo wszędzie było 99,9, a u nas było 97,9. No to wiesz, dwa punkty procentowe. No w każdym razie w okolicy, bo akurat pojechałem sobie tam w interesach pobliże, gdzie mieszkałem przez 11 lat. Chicago, tak? Tak, koło Chicago, tam, po Chicago. I słuchaj, no jest po prostu drama, więc tak. Sklep, który warzywny gdzieś mnie kupowali, zbankrutował.
Naprzeciwko była restauracja chińska, zbankrutowała. Tajlandzka zbankrutowała. Jedna Chinka, jedna taka, też tam żeśmy chodzili troszeczkę dalej, no to ona się ostała. Dealer samochodowy, warsztat samochodowy, gdzie naprawiałem samochód. Sklep, gdzie kupowałem buty, odzież, takie różne rzeczy. No, kosmetyki. No, wszystko pozamykane, puste, wiesz, zionie, wiatr tylko hula, zimno było i tylko tablica, że jest na sprzedaż albo w dzierżawę, bo oddali. Cokolwiek, stoi, byle się pozbyć, tak? No tak, no bo wiesz, no dobrze, to sobie, że ten dealer, gdzie ja niedaleko mnie kupiłem samochód, no to tam było luksusowo, słuchaj, tam było tak, że jak kupiłem samochód, jak kupiłem samochód, to miałem mycie samochodu do końca jego, dokąd go posiadałem, raz w tygodniu, w sobotę, przychodziło się śniadanko było. Przychodziłeś sobie w sobotę od 9 do 12, było śniadanko i chłopcy ci myli samochodzik, ty sobie jadłeś, rozmawiałeś, dyskutowałeś z ludźmi. Puściu, to był dobry dealer, to był ten Infinity. I niestety nie ma. Nawet już szyldów nie ma, wiesz, to straszne jest, bo ja wsiadłem w autobus, nie pożyczyłem samochodu, bo zapomniałem, że mi się prawo jazdy już wygasło. Jak to ci wygasło prawo jazdy? W Ameryce na 4 lata jest prawo jazdy, wiesz. Aha, pieczątkę przybić, tak? Masz, już chyba 6 lat nie odnawiałem. A nie masz tego międzynarodowego? Tam nie jakie międzynarodowe. Ale tu w Polsce. Stanów Zjednoczonych nie ma czegoś takiego jak międzynarodowe. Nie są ma? Tylko Stany Zjednoczone. Na pewno? Oni, no oczywiście, że tak. Jakby na przykład, jak ja do nich dzwonię, mówię, że ja dzwonię z Polski, to muszę powiedzieć Poland Europe. Ale nie, nawet niektórych, niektórzy jak powiesz Poland Europe, to jeszcze się zapytają, a jaki stan? No tak. I musisz, wiesz, wtedy ja im speluję. No i jest zażenowanie, bo nie mogą znaleźć na liście tych 50 stanów, które tam mają przy telefonie ta operatorka na przykład, to ona nie może znaleźć takiego stanu jak Europę. No tak, jest także, Londek, tak? Londynu nie ma. No, nie, no może tam wiesz, że może, a England, może to jakby England, to może oni by to myśleli, że to New England, czyli wiesz tam Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire, takie. Ale tak to nie, no jaka zagranica. Więc prawa międzynarodowe, tego, pojechałem autobusem i jadę tym autobusem i sobie przejechałem. I w końcu pytam się, znaczy jadę i patrzę, że za daleko zajechałem. I pytam się kierowcy, mówię, słuchaj, gdzie jest to jest Sims, sklep Simsa, bo coś nie mogę znaleźć. A on mówi, Sims 2 lata temu się zamknął. A to była taka sieć fajnych sklepów, z ubraniami, buty, takie tam wiesz, no wszystko mogłeś kupić. To był taki, to był dyskontowy sklep, gdzie mogłeś kupić naprawdę super wystrzałowe ciuchy, tylko na przykład nie było wszystkich numerów. No to kupowałeś te, które ci pasowały, no przecież i tak nie kupisz wszystkich numerów, prawda? Nie wiem, tak. Po co w sklepie mają być wszystkie numery. No tak. U nas nigdy nie było za komuny, na przykład ja przez 37 lat mieszkałem za komunę, od u dziecka. No to nie pamiętam, w dzieciństwie nie pamiętam, jak tam z butami było, ale potem odkąd pamiętam, zawsze miałem buty innego numeru niż nogę. I to plus, znaczy in plus i in minus. Nigdy nie mogłem kupić butów mojego numeru, nie robili tak, nie było. Ja wiem tylko chyba jeden w Polsce taką nogę, bo wiesz, bo po prostu nie było. No to dla jednej osoby nie opłacało się robić, nie? No w sumie. W związku z tym chodziłem albo ze zgiętymi palcami, albo po prostu tam pływałem w tym bucie. Słuchamy cię, Fuczaku. A ty skąd? Z NRD znowu? Nie, no zdecydowanie dzwonię z kraju socjalistycznego, znaczy południowe Niemcy. Tak, dawne no RFN. Bawarien? A co, ależ oczywiście, Bayern. Bawarien Motorwerke, ja. A ja, ja. No to was machen sie tam, co ty tam robisz? Co ja robię? Ja robię w tym momencie, tak, postanowiłem poszukać pracy, no i sobie znalazłem w ciągu 3 dni pracę. W tym momencie zajmuję się, to mam przeglądy, takie bramy szybkobieżne. Nie wiem, czy kojarzysz, co to jest. Okej, a jakie masz tutaj pytanko, czy komentarz do audycji? To znaczy, komentarz jest przede wszystkim taki, że ja się tak zastanawiam, bo tu jest cała masa różnego rodzaju fabryk, i ile firm,
które tutaj są, obsługują te fabryki, bo na przykład firma, w której pracuję, właśnie robi takie bramy dla różnego rodzaju fabryk. Gdyby te fabryki upadły tak jak w Polsce, to takie firmy również by upadły. I to jest dokładnie by się zdarzyło to, o czym mówi tutaj Janek. Czyli upadek łańcuchowy, po prostu wszystko upada, jedna rzecz upada i następne rzeczy upadają. No to, i co, ty tam pojechałeś, żeby zapobiec, tak? Nie, ja pojechałem tutaj. Myślałem, że pojechałeś, żeby nie upadły. No bo jakby one upadną, no to co oni, to oni nie kupią żywności z Polski, a my wtedy leżymy. Będziemy musieli jeść żywność i będziemy tyć, a to jest niezdrowe. Także dobrze, że tam jesteś i to weź pilnuj, żeby to nie upadło. Okay? Nie, tu ciężko jest. Tu ciężko, żeby upadło, bo przede wszystkim tutaj jest taka mentalność, że tu się kupuje rzeczy niemieckie. Całą masę rzeczy, jedzenie jest made in Germany, całą masę rzeczy się kupuje, które są produkowane tutaj na miejscu. No to oni nie przeżyją, to oni długo nie pociągną. Dlaczego? Bo Niemcy bardzo tłuste robią, wiesz? Podobno ja... najtłustsze świnie są w Niemczech. Najdłuższe? Zwierzęta. Nie, no ja ostatnio, wczoraj kupiłem mleko, na mleku była krowa, a krowa była pomalowana w barwy flagi niemieckiej i było napisane, że jest to mleko nie związane z tym, z tą genetycznie modyfikowaną żywnością. Był znaczek napisany. Ale to oni jeszcze piszą, ja pamiętam, że kiedyś reklamowali margarynę, że to jest najlepiej rozpościerająca się na chlebie margaryna na świecie. No i wiesz, i ludzie kupowali, mówili, no kurczę, ale żebym nie kupił takiej najlepiej rozpościerającej się margaryny na chlebie, no to byłoby grzechem i kupowali. No to wiesz, byle co tam wiesz, ludziom powiesz, bo to oni są przyzwyczajeni do tego, że musi być reklama, żeby to nie upadło wszystko. No. To z kolei w Polsce jest odwrotnie. Ty się zainteresowałeś sytuacją w południowych Niemczech, ale musimy tutaj ciągnąć nas wózek, chociaż właśnie jakby rozpocząłeś pewien temat, do którego chcieliśmy dążyć. To możemy teraz dążyć do tego tematu? Spoko, trzymajcie się. Na razie. Na razie, Buźka, Tułko, dzięki. Słuchajcie, więc temat jest żywność. Znaczy nie żywność. Temat jest ulubiony temat Kamila. Tu właśnie szapoba Kamilu. Niestety, to nie jest mój ulubiony temat. Kosztują dopłaty. I czego ty, Kamil, będziesz się teraz nabijał z chciwych tutaj radiosłuchaczy? No będę smutny, nie będę miał się z czego nabijać. Widzisz? I to właściwie chyba było w odpowiedzi na te twoje... I to takie... akurat tydzień po tym, jak się do Anglii przeprowadzam. No właśnie. To do Anglii się przeprowadzisz, a Anglia... Nie, ja wam powiem. Bardzo dobra wiadomość jest, bardzo dobra. Ja uważam, że bardzo dobra. Że Anglicy i to postawili sprawę na ostrzu noża, żeby ograniczyć dotacje. U nas histeria, bo mówią, że jak dotacje ograniczą, to nie będzie można skończyć tych dróg, które zaczęli. No ale oni by i tak nie skończyli nawet z tymi dotacjami, no bo jak skończą, przecież jak to zawsze się coś zepsuje. Jak oni zaczynali, jak oddawali drogi już do użytku, to one były zepsute. Więc tak samo jak za komuny bloki na przykład mieszkalne. Jak wybudowali blok, chodziło się do mieszkania, trzeba było dopiero go remontować, no, nowe mieszkanie, bo było, ono było od razu zburzone, znaczy zrujnowane. U nas na przykład były gniazdka przykręcone, ale kabli nie było położonych, żeby prąd doprowadzać. Na przykład, albo odwrotnie było. Albo były kable, a gniazdek nie było i dzieci się na przykład kopało dzieci. Ale dzieci, wiesz, jak wiadomo, od dawna są zakałą ludzkości, więc to akurat nikt na to specjalnie nie zwraca uwagi. Słuchajcie, więc tak, ograniczą dotacje. A skąd takie, wiesz? No, 20%, a Anglicy chcą 20% cięcia budżetu, to jest dobry początek, 20%, 200 miliardów euro i w związku z tym utną chyba tylko Polsce. No taka jest ogólna wymowa tych wiadomości, które podają. I tam ten towarzysz Lewandowski, który jest od budżetu i mówił jeszcze 3 miesiące temu, że nic nam nie grozi, a teraz mówi, że jest bardzo źle. Ile to się przez 3 miesiące zmienia? No 3 miesiące to się zmienia, bo tym bardziej, że wiesz, on może mówi ze strachu, ponieważ powstała grupa zbrojna, nie wiem, czyście słyszeli. No, grupa zbrojna coś. Brunona K.
Ale bardzo mi się podobało teraz wypowiedź jednego prokuratora, który mówi tak, że grupa zbrojna jest czteroosobowa. Bruno ale siedzi Bilka, tylko Bruno tak? K. Bruno K. siedzi naukowiec. Bo mózg, no zamknęli mózg. Ale dlaczego tamtych zamknęli? Nie wiadomo. No to jeżeli byli członkami z grupy zbrojnej, a on był przywódcą grupy zbrojnej i grozi mu 5 lat, no to tamtym chyba po 1,5 roku to chyba się należy, prawda? Chociażby. A tu ich zwolnili. Chyba, że nie opłacili składki członkowskiej. Co? Chyba, że nie opłacili składki członkowskiej do tej grupy. Ale mieli, słuchaj, albo oni może, bo wiesz, oni znaleźli u niego trotyl, te agencje. Ja myślę, że to był ten trotyl z tego Tu-154. On zdrapywał. Wiesz, on zdrapywał ten trotyl na zlecenie Rosjan. I se do domu wozi. Janku, ty chyba chemię kończyłeś. To trotyl chyba nie jest jakoś tak ciężko zrobić, nie? Słuchaj, a czy, wiesz co, ja kończyłem chemię teoretyczną, a nie rozumiesz... To mi powiedz w teorii. To terroryści się trotylem interesują. No to jakiś, to jest jakiś związek, jakiś tam azotany, czy azotyny, zapomniałem już zupełnie. Słuchajcie, wstyd. No, niepotrzebnie zadałeś mi takie pytanie, ja się skompromituję teraz przed wszystkimi. A i mógłbym oczywiście szybko na Google wskoczyć. No nie, no, trotyl to jest taki słaby materiał wybuchowy. No można powiedzieć, jeden z początkowszych takich materiałów. Taki można powiedzieć iPod, bo potem już iPady zrobili, już i piątkę, szóstkę teraz. W Ameryce wszyscy stoją w kolejce, bezrobocie jest duże, więc ci bezrobotni stoją w kolejkach po nowe iPady. Wiesz, tam w ciągu 3 dni 3 miliony kupili tych iPadów. Ja tego też nie mogę zrozumieć. Po jasną cholerę im te iPady. Oni tak, iPady i marihuana. To jest Amerykanie teraz tym żyją, żeby zalegalizowali marihuanę i za darmo rozdawali iPady. No to całkiem dobrze chyba się nie, no jasne, no tylko... No, to ty byś nie chciał za darmo? No ale nie chciałbym, bo ja... A dotację chciałem. Bo jest najdrożej. Najdrożej jest za darmo. Oj, słuchajcie, no więc tak. Więc grupa zbrojna u nas jest, tajni agenci ją... Ja myślę, że ta grupa terrorystyczna, nie wiem, czy to terrorystyczna, mnie to po prostu śmiech bierze, jak Boga kocham, jak słucham tego. No ale... Ale boję się tego powiedzieć, znaczy teraz powiedziałem to ze strachu, wiesz, przez, nie wiem, przez nieuwagę. Boję się powiedzieć, no bo po prostu, a na przykład, nie wiem czy wiecie, jak odkryli tego Bruno K., badając związki że coś... Breivika z Polską. A ja słyszałem, że żona doniosła. A nie właśnie, że dzisiaj powiedział ten prokurator, że nie żona. O. Albo mogła żona powiedzieć, cholera jasna, przestaniesz ten trotyl tutaj znosić? Bo nie mam gdzie prania wieszać. Cały dom zatrotylony, a ty... I mogła tak na przykład powiedzieć, sąsiadka usłyszała, poleciała i mówi, jest grupa zbrojna czteroosobowa, sąsiadka, żona, no jeszcze tam jakiś znajomy. On, najbardziej mi się podoba, jak pokazują w telewizji wybuch, wiesz, wybuch, trawa wybuchła, wiesz, no. Jakąś taką, nie wiem co on tam zrobi, jakąś bombkę, nie? To facet jest specjalista od materiałów wybuchowych. Ja jakieś pracowałem w instytucji, w której moim kierownikiem pracowałem w zakładach chemicznych po studiach zaraz. Nie tak zaraz, ale kiedyś tam. I moim kierownikiem był specjalista od materiałów wybuchowych. I on mówi, jaki chcesz materiał za PRL-u? Jaki chcesz materiał wybuchowy, to ja ci tutaj wyprodukuję. Więc widocznie to nie jest jakieś takie strasznie skomplikowane. No ale mimo tego, wiesz, faceta złapali i teraz siedzi, nie wiem dlaczego tych trzech jeszcze nie zamknęli. No nie. Może nie, są problemy z tym, z powierzchnią więzienną w Polsce, może dlatego. No tak, tylko 90 tysięcy ludzi siedzi w więzieniu, Janku. W Niemczech siedzi troszeczkę mniej. Na przykład. A, ja ci powiem. Do porównania. Ja ci powiem, to teraz tak na poważnie. Wiesz, kiedyś byłem w Bawarii właśnie, u znajomych. Mam tam takich przyjaciół, Niemców. I wiesz, i pojechaliśmy nad jezioro w Alpy, tam czy koło Alp i rozebraliśmy się, no i oni idą do kąpać się. Wszyscy. Ja mówię, a kto tutaj zostanie przypilnować rzeczy? A oni tak spojrzeli na mnie i mówią, Jan, tu są Niemcy, tu nie trzeba pilnować, to nikt nie kradnie. No trochę mi się głupio zrobiło, bo to oczywiście nieprawda, bo Niemcy też kradną, ale faktem jest, że wiesz, że jeżeli ktoś ma taką świadomość, to głupi nie byli i biedni też nie byli, więc tam było co ukraść.
A u nas trzeba pilnować. No w każdym razie jest grupa zbrojna, to wiecie już, prawda? Tak. I to właściwie można powiedzieć, że agencja bezpieczeństwa, agencje tego bezpieczeństwa naszego, czy niebezpieczeństwa, one w zasadzie pełnią teraz rolę, bo jest, nie wiem, czyście słyszeli, że jest potwornie trudna sytuacja w służbie zdrowia, właśnie tej psychiatrycznej służbie zdrowia. Brakuje po prostu, brakuje pieniędzy na szpitale psychiatryczne. I zamiast właśnie szpitale psychiatryczne, wydaje się na te agencje bezpieczeństwa i one wyłapują chorych umysłowo, takich jak na przykład Bruno Nówka, jeżeli to ten facet rzeczywiście to robił, bo mnie się wierzy, nie chce. No ale chyba, chociaż takie świrusy czasem się zdarzają. Był taki Kaczyński Teodor w Stanach Zjednoczonych, co się gdzieś tam, co wysyłał chyba w listach bombki i urywało palce prezesom banku. A po co prezesom banku w palce? Dawniej to się liczyło, prawda, palcami pieniądze, a w tej chwili jest pieniądz wirtualny, i są maszynki do pieniędzy. Znaczy, maszynki do pieniędzy już niedługo już też wyjdą z mody, bo nie wiem, czy się słyszeli, mają zlikwidować gotówkę. Jak ja to powiedziałem koledze, tam w Ameryce, on mówi, no John, no tak nie może być. Za co ja będę żył? Bo on ma taki, wiesz, cash business, więc nie płaci, żeby nie płacić podatku, i mówi, że jak mu zlikwidują gotówkę, to on po prostu się załamie. No ale tak może być. No więc ten Teodor Kaczyński właśnie, może przez to właśnie, przez tego Teodora Kaczyńskiego. Ja tutaj żadnych aluzji do Kaczyńskich nie robię, chociaż ten Bruno jest K. Bruno K. No, nie wiadomo jak to jest. No dobra, koniec. Tak się trochę powygłupiłem, słuchajcie, muszę się rozluźnić. Przyjechałem 2 dni temu z takiego ciężkiego pobytu. I jetlaga masz. Znaczy wiesz, w ogóle tak, mam jetlaga, ale jeszcze mam jetlaga w tamtą stronę, wiesz? Bo jeszcze nie zdążyłem go odrobić i już przyleciałem tutaj i głowa mnie boli, wszystko mnie boli, a jutro wylatuję przecież do Afryki. No. No, ale mam nadzieję, że jakoś wylecę, no. Będę spał w samolocie i koniec może od... A tutaj do Afryki to nie ma jetlaga, bo jest pionie leci, znaczy leci się w dół. Ta godzina chyba, nie? Czy... Nie, nie ma. A może tak, może z luzaką jest 1 godzina. Ale chyba nawet, no może jest 1. To zależy tam, czy lato, czy jesień. W każdym razie, no i tak próbowałem tak pobełkotać troszeczkę. No nie wiem, czy to się przyjęło, czy nie. W każdym razie tak. To co tam jeszcze w tej Ameryce widziałeś takiego? Oprócz tego, w Ameryce już właśnie nic nie widziałem, nie przyglądałem się. Jest, wiesz to jedno, co, ale to już chyba mówiłem kiedyś, poprzednim razem, zauważyłem, że spadł etos pracy. Oczywiście w dalszym ciągu, no, lepszego serwisu nigdzie, w żadnej instytucji nie ma, na świecie, w żadnym kraju nie ma lepszego serwisu niż w Stanach Zjednoczonych, jakby tak masowo. Natomiast no już jest znacznie gorzej niż było. No teraz już mogą cię na przykład opieprzyć w hotelu, w sklepie też, co pan tu tak tego, albo proszę się pospieszyć, wiesz, takie. Tego przedtem nigdy nie było. No ale w porównaniu do nas, no to rzeczywiście są fantastyczni. To w zasadzie tyle. No a co więcej, no przecież oglądacie CNBC, że jest dobrze, że jest QE, czyli ten... Jaki Q? Relaksacja kredytowa. Relaksacja kredytowa. Tak, i będą coraz więcej tych, coraz więcej pieniędzy drukować, żeby było jeszcze lepiej. Ale pracy nie ma. Pracy nie ma. Nawet fachowcy zaczynają mieć problemy z pracą, chociaż jak ktoś jest rzeczywiście dobrym informatykiem, no to tam, to jeszcze się... Bo w Kalifornii jakoś tam inaczej. Te iPhony trzeba zrobić, nie? Co trzeba zrobić? No te iPhony, co rozdają. U nas, żeby takie zrobili, nie? I rozdawali. Albo po co robić? No wziąć z Ameryki i rozdawać tutaj. Pieniądze z Unii Europejskiej. Ja się cieszę, że te dopłaty unijne będą mniejsze, bo na przykład będziemy bardziej konkurencyjni, bo my byśmy byli konkurencyjni. No na przykład w rolnictwie, w żywnościówce, w usługach moglibyśmy konkurować z tamtymi, ponieważ oni się już rozleniwili, już im się nie chce, drogo produkują,
nie chcą związki zawodowe i tak dalej. Jak tych dotacji nie będzie, ja bym był za tym, żeby zlikwidowali całkiem dotacje. No ale niestety moja jednoosobowa partia ma bardzo małe poparcie. Przeważnie jedną osobę. Bardzo mi się podobało w czasie tych wyborów, a w Ameryce, bo byłem zaraz po wyborach, no to jeszcze oglądałem tam komentarze i pytałem się jednego gubernatora, na kogo pan głosował. Znaczy wiesz, on był gubernatorem zasiadającym na urzędzie, nie? I znowu kandydował dalej. Aha. Zapytali, na kogo pan głosował? A on mówi, nie powiem. Nie powiem. No oczywiście reporterka nie zgadła, nie, na kogo głosował. Słuchajcie, więc tak. W związku z tym, że dotacje są pod znakiem zapytania, to może rzeczywiście biznes pod tytułem Ziemia Uprawna już nie jest taki intratny, a jako człowiek przedsiębiorczy, czyli powiedzmy taki... No widzisz, dzięki mnie i tym malkontentów no nie straciłeś pieniędzy na inwestycji w tej ziemię. Nie, właśnie przez ciebie. Właśnie nie straciłem, że to byś zainwestował tu dotacje w Sofię. Ktoś z Unii musiał usłyszeć, no, te audycje. Myślisz, że mamy i teraz taką siłę sprawczą mamy? A co ty myślisz? Wyszli to tysięcy złotych? Milionów? No to żeśmy wymyślili nowy biznes, ale to już jest poważnie, teraz już poważnie. Teraz jest audycja na serio. Słuchajcie, audycja przedsiębiorcza, Kamil Cebulski, Jan Fior. My tutaj mamy w dalszym ciągu duże zaległości, jeśli chodzi o dyskusję z naszymi respondentami, bo nie odpowiedzieliśmy na listy, ale słuchajcie, jest taka ciekawa inicjatywa, mianowicie chcemy, w związku z tym, już poważnie, naprawdę poważnie, w związku z tym, że się zmniejszą wpływy środków... Halo? Mamy Michała na antenie, Janku. Cześć, Michale. No cześć. No cześć. Słuchasz mnie? Bardzo dobrze, strzelasz. No to pięknie. Słuchaj, ja o tych dotacjach chciałem trochę pogadać. Tylko Janek nas chyba nie słyszy, co? Wszyscy słyszą. Aha, bo ja go słyszę, wiesz co, bo słyszę was dosyć mocno, Janka. Dobra, ale nieistotne. Odnośnie tych dotacji, ja nie wierzę, że oni zniosą te dotacje ze względu na francuskich rolników między innymi, którzy od początku, jakby nie patrzeć, mają te dotacje. No więc no, Polacy na to liczą, ale Francuzi są, mówi się coraz głośniej, że Francja to jest taka bomba zegarowa Unii, bo tam jest fatalna sytuacja ekonomiczna, tylko jakoś tak się broni, nie widać tego jeszcze, ale w każdej chwili może wybuchnąć, więc nie wiem, w którym kierunku to pójdzie, ale wydaje mi się, że Anglicy, jeżeli Anglicy, słyszałem, że David Cameron, premier Cameron, powiedział, że Anglia, jeżeli nie zostaną uznane ich postulaty o zmniejszenie o niższe podatki, no to Anglicy wystąpią z Unii. No to jakby Anglicy wystąpili z Unii, to jest po Unii. No ale to no polityk mówi, no przecież to nie człowiek. Ale to nie jest, słuchaj, to nie jest facet, to nie jest taki dupek. To jest konserwatysta, można można powiedzieć, że liberał, no. Na takim dobrym znaczeniu tego słowa. Oczywiście, że on też tak musi, no nie może niczego nie obiecać, bo by go nie wybrali, ale Anglicy są narodem mądrym i wybrali go dlatego, że tam mieli już dość tych lejburzystów, prawda? W związku z tym... Jeśli mogę słówko. Znaczy generalnie mi się wydaje, że w Unii Europejskiej to rządzi Francja i Niemcy tak naprawdę i oni najwięcej mają do powiedzenia, więc tak naprawdę oni są beneficjentami tych wszystkich dotacji, szczególnie Francuzi. Więc ja myślę, że Unia się skończy w momencie, kiedy skończą się dotacje, więc dla nich to już będzie bez różnicy, czy to kwestia dotacji, czy tego, że Anglicy wyjdą z tej Unii. Ja tak to widzę po prostu, że... Ale słuchaj, przepraszam bardzo, to wiesz, to tak jakbyś mówił, że Anglicy zarabiali na koloniach. Wielka Brytania na koloniach nie zarabiała i traciła. Tylko niektórzy Brytyjczycy zarabiali na koloniach. Ci, którzy byli,
urzędach kolonialnych i tak samo jest we Francji. Ci, którzy dostają dotacje, to zarabiają, ale reszta traci, bo przecież to jest opodatkowanie. Podatki to jest strata dla wszystkich. Nie ma podatków, które by były nawet neutralne, żeby chociaż były neutralne fiskalnie, no, finansowo. Znaczy wiesz, to cały czas w każdej audycji tak naprawdę w większym lub mniejszym stopniu pojawia się temat podatków. Wszyscy wiemy, że redystrybucja tych podatków jest zła, ale tak naprawdę 95% osób lubi dostać coś za darmo, dlatego jeżeli mówisz że odnośnie podatków, że Francuzi tam nie będą się patrzeć na rolników, którzy będą protestować, kiedy te dotacje będą im obcinać, to ja nie sądzę, żeby to poszło w tą stronę tak mocno, żeby... Założymy się? Chcecie założyć? Ale dokładnie, okej, ale o co? Dokładnie. O jaki konkretny przypadek mamy się założyć? O to, że dotacji nie będzie? Ja twierdzę, że to, co się w tej chwili dzieje, to jest proces trwały i to jest to samo, co jak się komuna rozpadła. No gdzie komu w życiu, nam nawet, no Brzeziński wydał 4 miesiące przed rozpadem komuny wydał książkę, w której prorokował jeszcze 50 lat Sowietu. Co najmniej 50 lat. A w lutym wydał książkę, zdaje mi się, w 89, a w czerwcu, 4 czerwca już komuna no, formalnie oddała, no prawie rzecz. Tam. Czyli o co chciałbyś się założyć, Jarku, powiedz mi proszę. No to, o co się mam, no o to, no po prostu, że jak mam rację, to mi coś kupisz. No ale okej, ale nie, o co, w sensie, że Unia Europejska upadnie, czy o to, że dotacji nie będzie? No może nie upadnie, wiesz, ja uważam, że proces obcinania dotacji jest procesem trwałym i nie da się go zatrzymać, ponieważ po prostu nie ma pieniędzy. Jeżeli się nie powstrzyma tego wyścigu o wyścigu obietnic tych świętych Mikołajów, którzy ciągle obiecują ludziom różne ciekawostki, to się po prostu wszystko rozleci. I w obronie cywilizacji, jeżeli tam są jeszcze jacyś ludzie, którzy mają takie no, szlachetne misje, czy kierują się takimi szlachetnymi pobudkami, no to będą musieli się wycofać z tego systemu, albo będzie wojna. Bo my idziemy w kierunku faszyzmu. My idziemy w kierunku, to co w Unii Europejskiej w tej chwili dominuje, no może jeżeli to jeszcze nie jest faszyzm, to niedługo będzie faszyzm, a z faszyzmu będzie socjalizm. No nie ma innej możliwości. Mises, Rothbard, Hayek, wszyscy piszą, że nie ma żadnego pośredniego ustroju. Jest, albo jest komuna, albo jest wolny rynek. Do wolnego rynku nikt nie chce iść. W Ameryce się wszyscy, jak ktoś, facet mi mówi, że on jest wolnorynkowcem, reżyser filmowy, facet, który zrobił 5 filmów, pisze scenariusze, produkuje filmy i on mi po cichu, w gronie, naprawdę prawie wszyscy pijani i on mi mówi na ucho, że on jest, libertarianin. No wiesz, no to... Znaczy wiesz, co mi się wydaje, że Unia Europejska już ten etap przechodzenia na socjalizm ma za sobą, bo ona już jest socjalna cała, no jakby... No właśnie. Ale się nie mówi, że jest socjalistyczna, jest dalej, się mówi, że to jest kapitalizm, że to jest wolnorynkowa gospodarka. Ale no tak samo jak... Tak samo jak mówi się na Platformę Obywatelską partią prawicową, nie? To mamy w sumie taki sam przykład. Ale w Polsce mamy... Bo Platforma jest partią prawicową, tylko to jest, wiesz, że w Polsce są dwie partie, lewicowe, lewica prawicowa i lewica lewicowa. I piaskownica na środku. No, a środkiem Wisła płynie. Tak. Więc jest, no, Polsce nie ma innego, ale jednak, co by nie mówić, to Polacy są, wielu Polaków ma takie konserwatywne poglądy, a poglądy konserwatywne to chociażby nawet, nie wiem, jak się ktoś tam zapierał, że jest konserwatystą tylko w kwestiach obyczajowych, natomiast w kwestiach materialnych, to jest za równością i tak dalej, to się wpędza w kozi róg, bo to jest niemożliwe, żeby być równocześnie i konserwatystą, i za rozdawnictwem, prawda? No i okazuje się, że jednak gdzieś tam Polacy się do tego konserwatyzmu przyznają. Natomiast,
Na Zachodzie się nikt nie przyznaje do tego. Nie ma konserwatystów. No, opowiadałem wam kiedyś, jak poprosiłem profesora Hoppego, żeby mnie skontaktował z libertarianami z zachodniej Europy. No, no to jeden był chory, a drugi gdzieś wyjechał. Znaczy, wiesz co, mi się wydaje tutaj, jeśli chodzi o ten rozdział, jaki jest tutaj, zaznaczyłeś, że rozdział konserwatystów, jeśli chodzi o sprawy takie społecznościowe, może nie tyle społeczne, ale narodowe bardziej, jeśli chodzi o ten patriotyzm, taki, w takim dobrym znaczeniu tego słowa, a sprawy konserwatywne, jeśli chodzi o wolny rynek, to moim zdaniem tutaj jest dosyć duży rozdźwięk, jeśli chodzi o Polskę. Między innymi PiS na przykład, kiedy w sprawach jakiś, nie wiem, dumy narodowej, jakiegoś takiego, ale no, nie chcę powiedzieć nacjonalizmu. Dla mnie to jest tak, jak mi, to nawet mi nie zdefiniujesz tych pojęć. Więc dla mnie to jest po prostu takie, wiesz, no, płynne te pojęcia, więc ja niestety się nie przyglądam takim poglądom, bo to może być, jak ja mogę, po czym ja mogę poznać, że ktoś jest patriotą? A on jest patriotą, dlatego że chciałby stanowisko dostać w urzędzie gminnym czy gdzieś tam. Ja nie wiem, ja nie wierzę w takie, wiesz, historie, że patriota to jest lepszy, a nie patriota jest gorszy. Ja wierzę w prywatną własność, ja wierzę w prywatną inicjatywę, ja wierzę w ludzką, wiesz, pasję, godność, żądzę sukcesu i tak dalej. A nie żadne patriotyzm, bo to... To słuchaj, to dobra, to jakbyś mi zdefiniował, jeśli chodzi o konserwatyzm ten społeczny, taki, o którym mówiłeś na początku. Znaczy, żeby jesteśmy konserwatywnie społeczni. No, że nie, ludzie jednak chcą, ja pracuję, ja się wysilam, to z jakiej racji jakiś menel ma z tego korzystać? I dlaczego Tusk czy jakiś tam inny Pawlak ma decydować o tym, żeby mi zabrać pieniądze, na które ja ciężko pracuję i przez to mi uniemożliwia dalszy rozwój, który przecież byłby również korzystny dla innych ludzi. Samo mówienie o jakiejś społecznej gospodarce rynkowej, to co PiS mówi, to jest to dla mnie, wiesz, no to jest bełkot, mówisz no to jest o tym, że PiS jest bardziej, znaczy jest bardziej liberalny w pewnych kwestiach, na przykład przedsiębiorczych, w stosunku do przedsiębiorców, to ja się z tym zgodzę. No jest niż bardziej niż Platforma Obywatelstwa, na przykład mamy to no na przykładzie, prawda? Ja się z tym zgadzam. Ja się no z tym właśnie, zgadzam. Ale jeżeli sobie spojrzymy na teraz na tą część, powiedzmy sobie, no nie wiem, społeczną, czy też w stosunku do innych krajów, to wydaje mi się, że PiS jest bardziej konserwatywny od Platformy Obywatelskiej. Okej, mogę wam chłopaki przerywać, bo no nie kłóćmy się, czy PiS... Dobra, jest nuda, okej. Okay, wieje nudą ja z daleka. Nie, bardziej wymiana myśli, aniżeli kłótnia. Ja się tak zaczynało, to... Ale nudne. Dzięki, Michale, trzymaj się, pa. Ja wam powiem, jaki jest następny biznes i zobaczymy, co wy na to powiecie. Ziemia, no to ziemię sobie możecie kupować. Ja uważam, że ziemia jest w dalszym ciągu jedną z najlepszych lokat. Ja bym powiedział, że to bym nawet skorygował Hazlita. Wydałem taką książkę, książki kupujcie i czytajcie. Piękne książki teraz wydaliśmy. Wydaliśmy Wall Street, aforyzmy, mądrości i różne takie powiedzenia. Fantastyczna. Z Kołsena. I wydaliśmy rewelacyjną historię ekonomii, która, można powiedzieć, jest powieścią. To już jest w sprzedaży? Co? Już jest w sprzedaży? Już jest od zeszłego tygodnia. Od tego tygodnia. Zamawiam. Więc jest, książka jest fantastyczna, Narodziny współczesnej ekonomii. Jest dość droga, no ale niestety no, nie da się jej taniej zrobić, mimo że staraliśmy się bardzo. Ale nie jest tak źle, no. Można tak mniej niż 100 zł ją kupić. 640 stron, olbrzymi format, piękna książka. I mądra, i ciekawa. No w każdym razie chodzi o to, żebyśmy się, my, nie patrzyli na tych, jak nam tam utrudniają życie, tylko szukali sposobności i takie sposobności w dalszym ciągu są. I ja myślę, że takie wyrównanie szans, to znaczy obcięcie dotacji, obcięcie tych wszystkich pomocy, czy zmniejszenie redystrybucji, no bo jak będzie mniej pieniędzy, to będzie mniejsza redystrybucja. To doprowadzi do wzrostu sprawiedliwości, czy jakby zwiększy się zakres sprawiedliwości, tak zwanej sprawiedliwości społecznej, czyli będzie sprawiedliwiej, czyli nie będzie tak niesprawiedliwie, jak jest, że się zabiera biednym i daje bogatym. Albo zabiera się jednym i daje się drugim, ale przeważnie zabiera się biednym i daje się znajomym, bogatym. Albo jeszcze, żeby byli jeszcze bogaci.
To jest fakt i to można na każdym kroku udowodnić, więc żadne bullshity, że to rząd wyrównuje szanse tam jakimś ludziom. Bzdura, bzdura, bzdura. Ja chcę wam tutaj zwrócić uwagę, ta audycja od dwóch czy trzech tygodni, czy od miesiąca zaczyna optować w kierunku walki z edukacją, znaczy może walki, no zwalczania edukacji państwowej, edukacji publicznej finansowanej przez państwo z redystrybucji. Będziemy się tym tematem, temu tematowi przyglądać. Przyglądamy się wszystkim z radością. Przyglądamy się z radością wszystkim działaniom, które służą do zwiększenia inicjatywy ludzkiej kosztem właśnie ograniczenia ingerencji państwa. I właśnie taką inicjatywą jest, uwaga, powstanie Stowarzyszenia Alternatywa. Nazywa się to Stowarzyszenie Alternatywa. A zgadnij, skąd się wzięło to słowo alternatywa. No, nie, chyba... Nie śmiem strzelać, że to od naszej szkoły. A najlepsza szkoła biznesu w Polsce? No, alternatywna się nazywa. A, no widzisz? No to poproszę tantiemy za nazwę. Bardzo, Agnieszko, bardzo dziękujemy, że przyjął się ten przymiotnik. Zakładamy Stowarzyszenie Alternatywa, które będzie wypełniało lukę na rynku dotacji unijnych. Będziesz rozdawał dotacje? Nie, nie będziemy rozdawać, będziemy pożyczać. Powstanie, chcemy stworzyć w perspektywie, chcemy stworzyć, to znaczy ja tak mówię, chcemy, oni, jest grupa inicjatywna, ja się do niej oczywiście dołączę i zachęcam wszystkich innych i słuchajcie, musimy zebrać 15 osób i przeprowadzić zebranie założycielskie. Na zebraniu założycielskim podjęta zostanie uchwała o powołaniu stowarzyszenia. A stowarzyszenie co zrobi? Najpierw założy SKOK, czyli jak nie wiem, społeczne kasy oszczędnościowo-kredytowe, skoki, prawda? A z tych skoków wyłoni się być może bank, może jakaś inna inicjatywa finansowa, alternatywna w stosunku do tego, co się dzieje na rynku. Bo dzisiaj na rynku jest po prostu, można powiedzieć, nie alternatywa, tylko sitwa. Stowarzyszenie Sitwa, bank, Sejm i takie różne. Może Bruno K. może właśnie to w tym kierunku zmierza, ale nie chcę, broń Boże, nie mogę terrorysty wybielać, chociaż mnie się wydaje, że to wszystko jest chucpa. Z tego, co ci panowie prokuratorowie i agenci mówią, to ja tu nie widzę żadnego obrazu zagrożenia. No w każdym razie, my się tego zagrożenia na razie nie boimy, no bo Bruno K. siedzi, tylko tych trzech jeszcze z tej grupy zbrojnej chodzą po ulicach, więc tu trzeba uważać. Uważajcie na ulicach. Zakładamy skok. Chcecie się do tego zapisać? Zapisujcie się. Więc mamy... Jak my to zrobimy? Co? Jak my to zrobimy, Kamilu? No nie Może wiem, na to, razie... Ja dopiero o tym słyszę, więc... No poczekajcie, czytam dalej. Najpierw ustalimy termin zebrania oraz miejsce, w którym ma się odbyć. To ma być 15 osób założycieli. Listę członków założycieli z danymi, imię, nazwisko, data, miejsce urodzenia, adres, zameldowanie, własnoręczny podpis. Potem będzie uchwała o powołaniu organizacji, wybór komitetu założycielskiego oraz wybór zarządu. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Po co to całe stowarzyszenie? Po to, żeby właśnie SKOK, czyli ten taki parabank, Jezus, co ja mówię, parabank, to jest tak jak parabank, bo SKOK nie może wszystkiego robić. Na przykład nie może pożyczać na długi termin, na pożyczek hipotecznych, ale może na krótki termin, prawda? I refinansować. No. W każdym razie chodzi o to, że jeżeli my założymy SKOK, który jest stosunkowo łatwą instytucją do założenia, każdy z nas będzie członkiem, czyli nie każdy, ale wielu z was pewnie zostanie członkami tego, albo może nie zostaniecie, to innych weźmiemy. Będąc członkiem, mamy pewne przywileje, na przykład uzyskujemy lepsze warunki finansowe, no jeżeli ktoś trzyma pieniądze w banku, a na razie się nie zanosi na jakieś bull market, prawda, tylko raczej będą tu niedźwiedzie grasować po giełdach. No może gdzieś tam w tych wschodzących
wschodzących, na wschodzących rynkach, na przykład Białej Podlaskiej, czy gdzieś tam może coś się pojawi, byczego, ale generalnie no, zapowiada się na to, że w najbliższy czas to nie jest okres inwestowania papiery wartościowe na rynku papierów wartościowych, że rynki, tak zwane rynki finansowe, no raczej będą tak troszkę podzipiały, za wyjątkiem tych instytucji, teraz może taka będzie godzina prawdy, że dobre instytucje będą rosły w cenie, a złe będą upadać. A do tej pory to jak jest bull market, no to wszystko idzie, prawda, tak jak ktoś powiedział, że jak jest przypływ, to wszystkie statki się podnoszą, prawda? Wszystkie łodzie, wszystkie statki znajdujące się, to jest z Wall Street, z aforyzmu Wall Street, o ile dobrze pamiętam. Bo chyba bym nie wymyślił tak jego aforyzmu sam. Ale jak fala odchodzi, więc też wszystkie upadają. A potem właśnie jak jest ten, no to ale wiesz, ale nie toną, prawda? Niektóre tylko utoną, a reszta albo może gdzieś tam osiądną na dnie, a inne popłyną, jak będą miały siłę. Więc chcemy stworzyć skok, potem ze skoku przekształcić go w bank komercyjny. Były takie przypadki, już po FM Bank powstał na właśnie podobny sposób, na początku lat 90. Ten bank byłby właśnie, znaczy takim może niszą, w której działałby ten bank, byłoby właśnie to środowisko, które nas teraz słucha. Mianowicie młodzi przedsiębiorcy albo początkujący przedsiębiorcy czy przedsiębiorczynie. Także chcemy i jest na to nawet jakaś tam luka prawna, która umożliwia tutaj legalizację tego działania. Chcemy zwiększyć. Bank i ta cała instytucja finansowa, która się z tego wyłoni, czy może nawet zbiór, kilka grupa instytucji finansowych, może będzie również wspierać albo motywować, albo nawet inspirować do pewnych działań. I dobrze prowadzony bank, proszę Państwa, nie ma szans, żeby stracił. No, przy rezerwie 3,5% jak można stracić, kreując pieniądze? A w tym wypadku my kreujemy pieniądze jakby dla samych siebie, prawda? Więc oczywiście to kreowanie nie będzie aż tak frywolne, jak robi Fed, czy jak ostatnio Bank Anglii, czy nawet Bank Europejski, Bank Centralny. Będziemy tutaj się, jednak nie dużo kreować, ale będziemy optować za liberalną instytucją, jak najbardziej wolnorynkową. I mi się wydaje, że tu nie będzie jakichś kredytów dla kogoś, komu się ten taki kredyt no, jakby nie należy, bo znaczy inaczej, nie będzie żadnych kolesiów, nie będzie żadnych układów, no będziemy wszyscy sobie patrzeć na ręce, a ja będę patrzył szczególnie. Bo lubię patrzeć na ręce, lubię ręce. To zatrudnimy samych facetów. No w każdym razie słuchajcie, jeżeli macie jakieś, jeżeli was to zainteresowało, ja bardzo to chaotycznie powiedziałem, bo jeszcze pewnych rzeczy nie mogę powiedzieć, mogę tylko powiedzieć tak, że zbiera się stowarzyszenie, że jak wrócę z Afryki, to wam wszystkim wyślę, albo może nawet wcześniej. Kamil, ja tobie poślę statut tego stowarzyszenia, kto by się podjął takiej roli, że ja bym mu wysłał statut stowarzyszenia, a on by potem, do niego by się potem zwracały osoby, które byłyby zainteresowane, żeby sobie przeczytały ten statut, jak to wygląda, i potem powołalibyśmy ten komitet założycielski, byłoby walne zgromadzenie, wyłoniłaby się rada nadzorcza, zarząd, no i stworzylibyśmy siedzibę. Mi się wydaje, że oczywiście ta instytucja będzie w maksymalnym stopniu zautomatyzowana, czyli zinformatyzowana, czyli skompuinternetyzowana. No i zróbmy taki biznes. Zróbmy taki biznes, którego założycielami będą ludzie o podobnych, nie tylko o podobnych interesach, ale podobnych poglądach. I no nie, no nie, no
to na razie tyle. To jak się ktoś zgłosi, to ja mu wyślę ten statut. A jeżeli nie, czy jest taka możliwość, Kamilu, żebyśmy na przykład zawiesili gdzieś ten statut, żeby można było go pobierać, odczytywać? Jasne, podeślij mi, załatwię wszystko. Będzie w komentarzach. Będzie w komentarzach. To też, broniąc tutaj swojego interesu, zawiesimy go na stronie www.fior.com. Może przy okazji ktoś wejdzie i zobaczy okładkę jakiejś dobrej książki. Nie? Bo jak na przykład nie widział, nie był dawno w księgarni. No zawiesimy w takim razie statut na stronie Asbiro, na stronie i na stronie Fior. Fior asbiro.pl i fior.com. Tak? No spróbujemy. Jak dostanę. Teraz się wycofujesz, czy co? Nie, no nie wycofuję się, tylko jeszcze go nie przeczytałem. Nie wiem, co tam jest w statucie, więc zarząd Asbiro jest odpowiedzialny i nie może podjąć takiej decyzji. Ale dlaczego? No, jeżeli ktoś przeczyta. No ja muszę przeczytać, no, żeby wiedzieć, co można zamieszać. To nie jest reklama, to jeszcze nie powstało, to jest public message, to jest wiadomość taka, która jak kogoś interesuje, proszę bardzo, a jeżeli nie. No, ja nie wiem, jak na przykład w statucie będzie finansowanie wniosków o dotacje. Nie będzie. Nie będzie. No to widzę, że trzeba sprawdzić. Sprawdziłem. No, bo inaczej bym nie nazywał tego alternatywny. Na pewno tak będzie. Słuchajcie, a to ten Bruno się nazywał Kwiecie, ale w listopadzie, żeby go nagrał. Świetnie. No, czasem tak się zdarza, że kwiecień w listopadzie, nie? A koty w marcu. Więc słuchajcie, czyli będziecie mieli statut wyłożony. Teraz tak, przypominamy jeszcze o naszych starych sprawach, bo tutaj żebyście nie myśleli, że zapomnieliśmy. Między 10 a 13 lipca 2013 roku jedziemy do Freedom Fest do Ameryki. Tam będzie się coś działo, bo nasi, że tak powiem, towarzysze libertariańscy i ci wszyscy wolnorynkowcy są tak nagrzani, są tak wkurzeni po tych ostatnich wyborach, że tam się może nawet krew polać, ale na szczęście nie nasza, bo przecież my nie jesteśmy Amerykanie, przynajmniej nie wszyscy. Co więcej, no czytajcie, słuchajcie na nas, asbiro.pl. Ja nie wiem, niestety, ja nie będę mógł nadawać najprawdopodobniej, chociaż może za dwa tygodnie, bo tam jest słabo z internetem, wiesz, Kamilu. No. Nie no, internet jest, tylko prądu nie ma zawsze, nie? Co, nie ma? Nie no, internet w tych dużych miastach jest, tak? A ty gdzie będziesz jechał? Ja będę, przyjeżdżam do Lusaki, tam jestem w Lusace parę dni, potem jedziemy do Lilongwe, do Malawi. Okrążamy Malawi i wracamy przez Zambię północy. No będę też w Livingstonie. No może ja będę od czasu do czasu wchodził do jakiejś kawiarenki i wysyłał wiadomość, może by nam się udało, może. Wiecie, Afryka się robi bardzo interesująca. Afryka się liberalizuje. Coraz więcej. Jak już mówiłem tutaj, 92% dzieci afrykańskich, młodzieży afrykańskiej chodzi do szkół prywatnych. Najbiedniejsi ludzie świata płacą za edukację, mając do wyboru oczywiście edukację państwową, tylko ona jest po prostu nie do nauczania. To samo zresztą, co u nas jest. No, u nas troszeczkę jest może lepiej z tym, ale też jest źle. A poza tym edukacja państwowa to zawsze pachnie albo może śmierdzi tym zniewoleniem narodu, no bo to jednak w Stanach Zjednoczonych opanowali do perfekcji uniformizację ludzi. Tam wszyscy się tak samo zachowują, bo jest po prostu jeden ogólny departament edukacji, wyuczą ludzi, jak mają być niewolnikami, jak się mają podporządkować systemowi takiemu, jaki tam jest i koniec, i nikt nie dyskutuje. Ale teraz zaczyna się homeschooling, zaczął się już. Prawie 2 miliony ludzi uczy, 2 miliony dzieci uczy się w domu. Już są wolni od indoktrynacji. U nas też homeschooling się szerzy. W Niemczech jest zakazany. Niemcy emigrują. Ileś tam tysięcy rodzin wyemigrowało z Niemiec, dlatego że im zakazali homeschoolingu. Więc robi się coś takiego, tego nigdy nie było. Znaczy, był oczywiście homeschooling, to w arystokratycznych domach, jakichś lordowskich i tak dalej, to tam się guwernantki sprowadzało, no to był taki homeschooling. A teraz masówka jest. Mój brat bierze udział w takim ruchu. Moi mam przyjaciół, którzy biorą udział w takim ruchu.
fantastyczne rzeczy się dzieją. Prywatyzacja to jest prywatyzacja, czy denacjonalizacja oświaty. To jest, tu jest pies pogrzebany. Bo po prostu wyuczą takich zniewolonych obywateli, potem oni głosują tak, że nam w pięty idzie. No. Mnie tu poszło w pięte, aż mi po prostu pękła. Także pękła ci pięty. To jest nowy kierunek. Nowy kierunek w nauce o wolności. Nowy kierunek w prakseologii. Nowy kierunek w ekonomii tej, którą my tutaj szerzymy. W ekonomii wolnorynkowej. Ale co, odejście od edukacji państwowej. Żeby uczyć dzieci w domu? Nie ma się czego bać. Co? Żeby uczyć dzieci w domu? Nie, żeby uczyć w szkołach prywatnych. A to jeżeli Murzyni, Hindusi, Siamczycy, tworzą szkoły prywatne i to, słuchajcie, w Mumbaju, mieszkałem w nie najgorszym hotelu, który był zlokalizowany w sąsiedztwie slumsu i tak przechodziłem tam, to straszne jest, ale wiesz, oczywiście ciekawość zwyciężyła i wszedłem sobie tam taką drobną, jakąś taką wąską uliczką, jest po której ścieki, smród okropny. Wchodzę, patrzę się, szkoła i to jakaś tam świętego, bo coś tam tego, ja myślę, dlaczego świętego, oni są przecież hinduiści czy buddyści. Okazuje się, że to mówi mi facet, który stał na progu tej szkoły, mówi, że oni dlatego tak nazywają, że jednak te katolickie, te religijne szkoły europejskie to są lepsze, I przyciągają więcej studentów. Ja mówię, a co to jest szkoła prywatna? Tak. I na drugim rogu druga, obok trzecia. Słuchaj, ja przeszedłem, nie wiem, może 500-800 metrów tam po tym slumsie i minąłem, nie wiem, ze 5-6 szkół prywatnych. Więc w Indiach, prawda? W Bombaju. W Afryce to samo się dzieje. Zobacz, nasza szkoła jest prywatna. A to muszę ci, Janku, powiedzieć, że jeden z naszych wykładowców zakłada liceum w Lublinie. Też pod marką Asbiro, znaczy tak, proszę bardzo. Też z nami będzie współpracował. Także słuchajcie, to jest ruch, to jest, czyli my musimy teraz reprywatyzować państwo. My już nie chcemy, żeby było wspólną własnością. Ja nie chcę wspólnej własności, ja sobie tylko wezmę ten kawałeczek tam swój. Niech se każdy weźmie i zobaczymy, co im zostanie. Nie, oni może zostać tutaj wszystko. Żeby tylko oni nie chcieli ode mnie, żebym ja utrzymywał tam im ten kawałeczek, co to niby jest mój. Ja nie chcę swoje, ja nie chcę. Ja mam swoje. Kupię sobie, jak będę chciał. Zresztą wy tak samo, prawda? Każdy z nas może sobie kupić. Słuchajcie, więc tak. Skok, edukacja prywatna, homeschooling, to będziemy tutaj popierać. I to nie patrzcie na to, że to jest jakaś... To żadnej sekty nie zakładamy, ani nie jesteśmy oszołomami. To jest po prostu reakcja obronna. Bo jeżeli od dziecka nam nasze dzieci od małego zatrują im mózgi, no to potem albo trzeba odmóżdżać, albo naświetlać, to już jest skomplikowany zabieg. Albo po prostu jakieś rewolucje, jakieś gwałtowne ruchy mogą doprowadzić do tego, że sytuacja się poprawi. W każdym razie żyjemy w państwie totalitarnym, 45 milionów złotych, radio Trwam, Radio Maryja, czy telewizja Trwam, zdaniem tej komisji, czy jak ona się tam, Rada do Spraw Telewizji tam nie chce mi się nawet zapamiętywać tej nazwy, ta Wielka Rada, prawda? Ona mówi, że sobie telewizja Trwam, religijna telewizja, no tam czy półreligijna, wszystko jedno, ale raczej religijna, niekomercyjna, nie da sobie rady, bo licencja kosztuje, i to mówi taka ta pani dyrektorka tej Rady Radiofonii i telewizji, że 45 milionów kosztuje licencja. No wyobraźcie sobie, przecież to jest jawna cenzura. To jest skandal to, co się dzieje. To jest państwo, to jak w państwie totalitarnym było. Mieli radio, telewizję, wszystkie gazety i tak dalej. Nie można było. W dalszym ciągu tak jest. W dalszym ciągu spróbujcie założyć gazetę i znaleźć kogoś, kto się będzie... No, dlaczego w najwyższym czasie się nie reklamują żadne poważne biznesy, a w innych się reklamują? Dlaczego u pana Lisa się reklamują duże firmy, a u nas, a w audycji naszej na przykład się nie reklamują? Bo my jesteśmy oszołomy, bo my jesteśmy
odbierani jako ci, którzy chcą, nie wiem, co tutaj, przewrót zrobić jakiś. Nie, my chcemy po prostu odzyskać to, co jest nasze, bo władza jest nasza. A myśmy tej władzy, myśmy tę władzę tylko powierzyli tam komuś, prawda, na chwilę, ale oni sobie nie chcą oddać. I coraz więcej jeszcze zabierają. W związku z tym trzeba po prostu przypomnieć, że my rządzimy. My, ludzie, tacy, wy, tu, ja też. I w związku z tym ten proces trzeba zacząć od fundamentów, a fundamentem jest edukacja. Także. Czyli dobrze zaczęliśmy. Czyli dobrze, żeśmy zaczęli. I teraz tak, musimy się uczyć od mądrzejszych nas. Freedom Fest, zapraszamy. Słuchajcie, no musimy zrobić przynajmniej 50-osobową grupę i pojedziemy. Będziemy załatwiać wam. No nie dodzwoniłem się do Skowsena, dzwoniłem ze 3 razy, ale on teraz przygotowuje taką konferencję, która jest alternatywą albo konkurencją dla Davos, dla tej konferencji w Davos. Jego jest na Bahama, czy na Bermuda? Na Bahama, tak? W lutym. I jest rzeczywiście bardzo zajęty. I w związku z tym nie rozmawiałem z nim, ale kiedyś się go pytałem, czy pomoże nam w sprawie wiz, no bo ten proces otrzymywania wizy amerykańskiej jest dość taki upokarzający, więc na pewno pomoże. Zorganizujemy tak, żeby te wizy, żeby dostać te wizy w sposób zbiorowy, czy albo przynajmniej jakoś tak zorganizowany i może nawet z biletami jeszcze przygotujemy, żeby były jak najtańsze, żeby można było jakąś też grupową taryfę dostać. Także uważajcie, 10-13 lipiec 2013 rok, Las Vegas, Freedom Fest, nasi ludzie, my tam będziemy słuchać i jak to mówią? Pić, spijać z ust ich jód wolności. Słuchajcie, dziękuję, dobranoc, jadę, trzymajcie za mnie, jeżeli uważacie, że powinienem... Walcz o tą Afrykę. Będę walczył o Afrykę, Afryka jest też z nami, my z Afryką, z Afryką to nie ma nic. W każdym razie jadę, pozdrowię Jacka Gniatka, naszego... Pilnuj go, żeby kasiory nie stracił, żeby nie przepił, bo ciężko zbieraliśmy. Ja będę pilnował, on nie, będę pilnował. Na wszelki wypadek wziąłem kilka butelek, żeby nie trzeba było wydawać tam na miejscu, nie marnować kasy. No i lecimy jutro raniutko. Trzymajcie za nas. Jeżeli mi się uda, to postaram się, jak nie za tydzień, to może za 2 tygodnie, ale może za tydzień prędzej, bo będziemy w Lilongwe, tak jak według planu. To jest stolica Malawi, to duże, dość duże miasto, więc to wam opowiem, co tam się w tej chwili dzieje, a jak nie, to może za 2 tygodnie, a jak nie, to za 3 tygodnie się spotykamy tutaj na miejscu, może jakieś zastępstwa się zrobi. Trzymajcie się. Dziękuję, Kamilu. Zaraz ci przesyłam ten komunikat. Dobra? Pa, pa, pa. Czuko, bye. Albert, wychodzimy!